W agencji był to dzień jak co dzień. Chłopcy ruszali właśnie na akcję, aby rozbić jakąś drobną, ale ważną komórkę terrorystycznej organizacji gdzieś w górach Afganistanu. Nie brałam w niej udziału, więc niezbyt ciekawiło mnie, gdzie. Zresztą leciało ich tylu, że nie martwiłam się, czy dadzą sobie radę beze mnie. Oczywiście zadziałali sprawnie jak zawsze, z zaskoczenia z obowiązkową drobną rozwałką. Podręcznikowo. Tyle, że opór jakiś taki był marny. Jakby nikogo tam nie było. Bo nikogo tam nie było. Całe zamieszanie na nic. Szefostwo nie było zadowolone. I zdaje się, że skończyły im się koncepcje. Sprawa likwidacji terrorystycznej komórki nie posunęła się zbytnio, mimo spalenia paru ton paliwa w helikopterach i poczynienia drobnych zniszczeń. A pojmany wcześniej język wciąż milczał, mimo że nasi specjaliści od przesłuchań starali się jak mogli, a znają swój fach jak mało kto. Trafiła nam się naprawdę twarda sztuka. A w takich sytuacjach jak zwykle wzywa się Ninę, czyli mnie. Ostatecznie mój dar nie może się marnować, szczególnie gdy sytuacja jest nadzwyczajna, no i gdy wszystkie inne środki zawiodły. No cóż, nie przepadam za przejmowaniem świadomości takich zwyrodnialców jak ten. Nie znajduję przyjemności w obcowaniu z całym śmietnikiem takich chorych umysłów. Nie lubię też uśmiercania przy okazji procesu ekstrakcji umysłu. Co innego zabić na polu walki, to część mojego rzemiosła. Choć w tym przypadku nie miałam większych oporów. Twardziel leżał martwy u mych stóp. Ja wiedziałam wszystko, co agencja chciała wiedzieć. Jestem skuteczna. Nie ma co. Nic dziwnego, że się tu ze mną liczą. Musiałam więc dokończyć to, co właśnie rozpoczęłam. Nawet szef rzadko ze mną dyskutuje. Wiedział, że muszę zrobić to, co postanowię. Sama. Nina do centrali. Jestem w północnej części osady. Na razie dość cicho i spokojnie. Uważaj! Na skanach satelitarnych widać sporą aktywność w rejonie. Z pewnością natkniesz się na patrole. Pamiętaj, musisz działać cicho i ostrożnie. Frontalny atak z pewnością się nie powiedzie. Szukaj alternatywnych dróg. Najlepiej zdobądź informacje od jakiegoś oficera. Masz swoje metody. Centrala, znam już pozycję drugiego wejścia do podziemi. Muszę dostać się do studni położonej na górze, za bunkrem. Znakomicie. Wiedzieliśmy, że twoje specyficzne zdolności będą niezbędne w tej misji. Uważaj, bo okolica wciąż jest bardzo niebezpieczna. Ten wóz może się przydać. Problem wzmożonej aktywności w tym rejonie. Twoje wyczyny nie pozostaną niezauważone. Niech to, nie ma paliwa. Centrala, nie wiecie, gdzie tu trzymają paliwo? Przecież nasze skany nie wykrywają takich rzeczy. Spokojnie, żartowałam. Sprawdź południową część miasta. Ładna okolica. Nina, skoncentruj się. To nie jest wycieczka. Niebezpiecznie składować tak środki łatwopalne. Jeszcze ktoś przypadkiem w to widzę paliwo. Muszę się do niego dostać.
Jest zasilanie. Zbliżam się do wejścia do podziemi. Mogę mieć tam problemy z łącznością. Przełącz się na nadajnik ultraniskich fal. Powinien zadziałać, o ile nie zejdziesz zbyt głęboko. Odezwę się z dołu. Na razie tyle. Próba łączności. Jak mnie słyszycie? Na razie okej. Nie mamy teraz podglądu z satelity, jesteś stan na siebie. Musi tam być gdzieś laboratorium, do którego masz dotrzeć. Pamiętaj, musisz zniszczyć instalację produkującą broń biologiczną. Prawdopodobnie będzie to zmodyfikowane urządzenie cywilne, więc może wyglądać dość pospolicie. Spodziewaj się silnego oporu. Dobra, szkoda czasu na gadanie. Mam chyba tu sporo do zrobienia. Jak zwykle. Uch, niedobrze. Bardzo niedobrze.
Komputer sterujący platformami w szybie windy znajduje się gdzieś w kopalni. Idę tam. Będziesz zdana wyłącznie na siebie. W tym wyrobisku będzie pewnie zbyt duże ekranowanie, aby pozwolić na łączność. Daj im popalić! Muszę dostać się na drugą stronę. To chyba jedyne miejsce, gdzie może być ta sterownia. Nic nie zrozumieliśmy! Powtórz! Ach, zamknijcie się! No, załatwione. Teraz droga do laboratorium stoi otworem. Chłopcy, dobra jestem, no nie? Aha, rzeczywiście nie ma łączności. Zaliczyłam właśnie jeszcze jeden bezużyteczny umysł. Nie dowiedziałam się nic nowego. Pamiętaj, że czas działa na twoją niekorzyść. Pośpiesz się! O cholera, ale komitet powitalny! Dziwne, że powstrzymuje ich od ataku szyba. Chyba, że nie da się jej przestrzelić.
chyba jestem blisko. Mam nadzieję, że rozpoznam te urządzenia, które mam zniszczyć. To będzie duży cylindryczny zbiornik. Miejmy nadzieję, że jest tylko jeden i że jakoś zdołasz go zniszczyć. Mogło być nieciekawie. Zbiornik jest zabezpieczony specjalnym systemem chłodzenia. Wybuch nie zniszczyłby zarazków i skaził całe podziemia. No i stracilibyśmy naszą najlepszą agentkę. Hej, to poważna sprawa. Słuchajcie, znalazłam coś naprawdę ciekawego. Nie uwierzycie, ale widziałam to gdzieś w aktach w firmie i nie spodziewałam się zobaczyć czegoś takiego tutaj. Taka dziwaczna atomowa broń eksperymentalna. Najwyraźniej ktoś tutaj miał z tym do czynienia. Zabierz to z sobą. To może być niezmiernie ważne. Nawet nie żartujcie w ten sposób. Zamierzam mieć ręce zajęte przeładowywaniem broni, a nie taszczeniem bagażu. Musi wystarczyć wam mój raport. System chłodzenia załatwiony. Świetnie. Pośpiesz się, ta misja trwa już zbyt długo. Oby nie nadciągnęły poważne posiłki. Nie mamy w okolicy nikogo, kto mógłby cię wyciągnąć. Centrala, znalazłam zbiornik. Na szczęście tylko jeden. Zakładam ładunek i w nogi. Nie chcę być tutaj, gdy to wszystko walnie. Ładunek założony. Spadam stąd. Przygotujcie ewakuację. Masz 30 minut na dotarcie do punktu ewakuacji. Pośpiesz się. Satelitarne skany zarejestrowały wzrost aktywności w pobliskim garnizonie. Może nagle zrobić się zbyt gorąco. Kolejna misja załatwiona. Właśnie, kolejna. Chciałabym, aby kiedyś była to wreszcie ostatnia misja. Dzisiaj najwyraźniej nie jest ten dzień.